widzisz, tatarka ma rację, trzeba się pozbyć tego samochodu. 20 tysięcy. No, komu się należą podziękowania? No, no tak, komu? Oczywiście. Tobie, jak zawsze, postawiłaś na swoim. Gratuluję. O Jezu, kochanie, rozmów się. Czekaj. Co się stało? Jakiś dziwny mail. Odpowiedź na aplikację na stanowisko przedstawiciela handlowego sieci sklepów sportowych. No serio, odpisali ci? No napisali, tak, no, że zapraszamy na rozmowę, tylko ja nie wysłałem żadnej aplikacji, ani jest to jakiś spam pewnie. Nie, no, bo ja wysłałam, tylko zapomniałam ci powiedzieć, no, no to świetnie, że odpisali. Wysłałaś moje CV na ogłoszenie o pracę bez mówienia mi o tym? No, ale słuchaj, tam było napisane, bo to było ogłoszenie z Face'a, że oni przyjmują tą aplikację tylko przez najbliższą godzinę. No, a to jest świetna firma, taka sportowa. Słuchaj, ja mam stamtąd tonę ciuchu, no super, fajnie. Fajnie. No, ale Filip, o co ci chodzi? O co chodzi? O to, że co, że praca, którą mam, ci się nie podoba, a może zarabiam za mało, co? Jezu, Filip, przestań, po prostu miałam twoje CV na mailu i tyle. To trzeba było do mnie przynajmniej zadzwonić i zapytać, czy mam na to ochotę. O Jezu, no nic takiego się nie stało, nie przesadzaj. Lubię swoją pracę i nie życzę sobie, żebyś się wtrącała. Może miałaś zamiar jeszcze wysłać wypowiedzenie pracy do mojego obecnego szefa, co? Jezu, Filip, przestań, no! Jak nie chcesz, to po prostu nie pójdziesz na tą rozmowę i tyle. Przestań się zachowywać jak dziecko. To mi nie matkuj! Filip, no!